Aha, tędy przeszłam. Boże, jak tu strasznie. Open. A! Jezus! Teraz zaczyna się część horrorowa, nie? Teraz schodzimy na jakiś mroczny tunel i w ogóle. Kosmos. A! Jezus! Jumpscare! Halko! April 14. In accordance with present rulings, the old tunnels will be closed and entrances demolished. O nie. Mam latarkę. Super, wszystko widzę. A mogę tu pójść? Tu nie mogę, tak? Coś mogę zrobić? Nie. Super, będziemy się crawlować. Po prostu idź, nie oglądaj się za siebie, tak będzie chyba najlepiej. No chyba tak. To ten straszek SCP. Pewnie jakaś opcja. Ten jak głęboko dojdziemy, no właśnie. Pick a lock. Oj, jestem ciekawa, gdzie te wszystkie przedmioty można znaleźć. Że mam tutaj zablokowane połowa rzeczy, nie? A tutaj jest w ogóle coś zrujnowane. O, mam z nim, widzę. Jezu, jakie dźwięki tu są! Ja pierdzielę. Ja bym się bała tu przechodzić, gdyby nie była w grze. Lepiej to przebiegnę. O! Co tu robisz? My wife and I came down here to cross. These are boys. She went off to look for a way out when we got stuck. At one point we heard gunshots. She never came back. Yeah. I don't know what we're gonna do, and our food is almost out. Nie mam fooda. I hope you do. Okej. Tknęli w tych tunelach, ale no przecież mogli chyba wyjść z powrotem na powierzchnię, czy nie? Czyli uciekli jej ich dzieci? Nie, jedno dziecko, czy co? Nie, bo nie zrozumiałam w końcu. Bo tutaj widzę, że jest ten chłopiec i ta żona. Good luck to you. No, spoko. Może te dźwięki. Nie wiem, jak to działa, ale że oni mogą sobie tak bezkarnie strzelać do cywili. No właśnie. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. O Boże. Dobra, idziemy w lewo. Aha. Też trzeba mieć tą kartę. Aha. Chyba włączyłam jakiś alarm. O, ciekawy! Run, Forest, run! O nie, 10 sekund! Run! Ej, uciekłam! Yay! Is more important. Przeszłam tę grę. In Petra, still looking for it. Election day. 88 dni później. O nie, chyba spalili cały kraj. Już myślałam, że nie zdążysz, no ja też. To chyba nie jest całkiem dobre zakończenie, Sepa. Bo chyba kraj został spalony. And their journeys have only just begun. Ej, wow. Dobre to było. I co teraz? Aha, bo to był epizod pierwszy. To teraz jest epizod drugi. Wow.
Teraz powinien być strzał, tak. Jest dobre dla naszego bohatera, Krajtos. Zamieszki pewnie, raczej nie spalono całego kraju. No, nie wiem. Myślałeś, że gra kończy się na tym? Tak, trochę, Alexa. No nie wiem do końca, jak ta gra jest zbudowana. No dobra, to zacznijmy sobie ten drugi epizod. Jeszcze, bo jestem ciekawa. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. A new arcade game called Furious Tanks is sweeping the nation. Its creator unknown, as is the player with its high score, who goes by the initials WDO. No proszę, ten młody zrobił tą grę. The rumors that a teen fled our country using abandoned tunnels running under the wall. The story is false. I was told this by no other than our great leader himself. No tunnels like this exist, said Tyrak. He even joked that if they did, he'd use them to avoid the traffic jams at the border. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. No, coś poszło za łatwo, nie? Już mają. O nie, Tyrak wygrywa, kupek. The preferred candidate. What a relief. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonia Hotline. Sonia Hotline. Aha, to ja mam dzwonić? H18. The hotline is available 24 hours, 7 days a week. Let's bring these teens back. Wybrałam jakiegoś gościa za $1. Aha, to był wybór postaci. Spoko. O mój Boże. June 21. Infinity. Ani się sprzedała na wyborach za dolara, tak. O, mamy gościa z tylko $2 w kieszeni. Biedny. A gdzie był ten radiowóz niby? To jest tam? Biegiem. Mam trochę słabo z życiem, tak jakby. Wiem. Boże, za dużo mi mówicie o tym List 2. Przestańcie. Ja jeszcze w to nie grałam. Ja nie wiem. Nic. Co to? Aha. Tam jakieś tentakle na tym niebie są. Staminę ma kiepską. No właśnie. Tylko usiąść i rysować, bo osiągnięcia. Biegnij. No, teraz nie mogę grać. Teraz mam inne gry do grania. No good, flipping tire. Funny. Cześć, Funny. It's karma for you. Just some car trouble, kid. What are you doing out here? Car trouble? I can help. You changing the subject on me? Well, if you got any advice, I guess it wouldn't hurt to hear it. Tire expert. Oh yeah? Then have at it, kid. No. Dajesz. O, kopnął. What are you? A tire whisperer? O, poleciała bąka. Dopisze nam szczęście, to będziemy bogaci. Tak. Co ja tu mam jeszcze? O nie, nie mam spare tire. Ej, nie mam spare tire. Aha, tu jest. Proszę. Hey, don't stop there. The pump's behind you. Nie mogę zagrać, bo teraz mam
Strażników Galaktyki do grania. Nie mam czasu teraz na lisa. Pump! Będziemy pompować! Pump! 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 No ale to nie musi być na czerwonym? O! O, i wypompowało się. Kapanika. Teraz muszę grać w Strażników Galaktyki. Muszę je rozpakować. Thanks a lot, kid. Gotta say, I'm impressed. Oczywiście, jestem najlepsza. Może mnie podwieziesz w takim razie. Just my luck. Come on, follow me. Follow me. Będziemy stać pod drzewem, naprawdę? Nie mam nic innego do roboty. Yes? Do you patrol here often? Of course I have thoughts. Want to share them? Not really. Sorry. Teraz to nikt nie chce ze mną. Do you like Senator Flores? Bo widzieliśmy w sumie te plakietki. Na sporym piorun trzaśnie, no właśnie. Your preferred candidate's been noted, kid. Something wrong? You could say that, yeah. You could definitely say that. Talk about with it? You? That's all right. No offense. Could help you know, just because I'm a kid. Take it easy, kid. Fine. O, I'll tell you. O, powiedział mi. It's just that powiedziała. My son, my adopted son, ran away. O, wszyscy uciekają. Tylko nie mogli się schować przed deszczem w radiowozie. No właśnie, nie rozumiem tego Legiona. Może z respektu jej prywatność. Can I ask why? I knew something that he didn't. A secret. And when I told him, he got upset. I told him who his biological parents were. Or as much as I know about them anyway. I kim oni byli? Dangerous people, kid. Very dangerous. Yeah. They were members of the Black Brigades. A cóż to jest? Who are the Brigades? The terrorist group responsible for the attack at the wall. May I ask how you adopted him? You know about the attack in 86, right? No, coś tam wiemy. Pewnie dlatego, że mu nie ufa i nie żeby dzieciak przypadkiem zabrał jej wóz. W sumie, ale no... Mogliby sobie usiąść, no normalnie, w sensie on... Na przykład mógłby sobie usiąść z tyłu, jak już. Tak mu nie ufa. Dzieciak palcowo i szybkę. That's the day I met my son. Kid, I'm a police officer. Don't believe the conspiracies. Oczywiście. Więc byłaś tam? I was working security. Hired to protect Iraq at the wall's opening ceremony. Everything was going fine until it wasn't. I barely saw the truck before it crashed into the mountain. Just a flash. Next thing I knew, rocks were falling on the crowd. It was awful. It sounds really scary. You have no idea. The screams. Everything was just so terrible. At some point, I looked down and there was my son. Silent, covered in dust, looking up at me. Maybe I shouldn't have, but I picked him up and brought him home with me. I just had to make sure he was going to be safe. To ciekawe, czy on był jakimś niemowlakiem, że on nie pamiętał tego. Siedzenie też mówię.
Ojej, że zawsze może go zakuć w kajdanki. No właśnie. No i tam podstaw, to jest jakieś porąbane państwo. Myślę, że znalazłaby jakieś podstawy do tego, żeby go zakuć w kajdanki. And what happened then? I looked in the papers for months after. Searched the missing children reports every day. There was nothing. It's not unusual for brigades to cut ties with family. Sam chciałby być zakuty. Where do you think his parents are? So you think his parents are dead? Truth is, I think they're dead, kid. Killed by those rocks. What other explanation is there? No dobra, no ale poszedł ich szukać czy coś, no to... On wie, że chyba żyją, czy nie? I kept the truth from my baby. Thanks, Peach Fuzz. I appreciate you saying that. I do. Central to unit 2, do you copy? Over. I should get that. Look, kid. I don't know what you're up to out here. Just promise me something. Turn around and go home, okay? Your parents miss you. Yay! Weźmy stopa. No właśnie, jest taka siatka, racja, Legion. Też o tym myślałam trochę, tylko... Właśnie ten... Nas nie zabrała, no nie zabrała. Cześć, siostra! Ejka! Co tam u ciebie, jak się czujesz? O, spotkałam panią od dmuchania trąbki. Chyba. Przedmuchać ci trąbkę. To the border. Całkiem dobrze, dziękuję. Tylko powoli bateria mi się kończy. Nie. Trzeba naładować. Cześć, czasownic. Wait, you're saying the police are justified in using violence? I'm glad you're here. Now I'm not the only one subjected to this. People are looting, Jeff. What good will come of that? Looting is reasonable when the system is so broken. Do you think they always talk like this? Whoa, your childhood must have been boring. Well, I guess I can't have this conversation with you, can I? So, you're one of us, aren't you? I knew you were a crosser, like me. Crosser. I can smell it on you. Literally. O matko, ona mnie wyczuła. Let's talk about something else then. Think they know what we're really up to? Krewstwo. Muszę nadrobić streamka z Minecrafta. Ojej. O nie, nie, nie nadrabiaj, nie, nie oglądaj tego. Nie warto. Jezu, nie wiem co powiedziała. Yeah, they seem kind of with it for adults. So. I got an idea. Let's play this game I found and listen to some music. Here, take my Walkman. Wait, have you played before? I like to know my opponent's strength before crushing them.
Czyli będziemy grać w tanki? So I'm kinda amazing. Cię wącha, nie daj się powiedzieć, że chcesz być przyjaciółmi. Zastanowię się. Nie oglądać. A challenge. I like that. Aha, Boże, to jest taka gra. O Jezu, pamiętam tą grę z dawnych czasów. Kurde, ja nie umiem. But I always win. Want a rematch? Dobra. No, ja to w sumie różnie. Raz przegrywałam, raz wygrywałam. Tak, 4 w pionie, 4 w poziomie albo na ukos, tak, zgadza się. Stara gra, starych czasów, Boże. Jezu, jest masakryczna ta laska. Do you like the music? Oh, don't worry about hurting my feelings. I'm a big girl. I'm ja tam w sumie prawie nie słyszę tej muzyki. Here, ale dobra. Dzięki za kasetę. Ona jest sztucznym inteligentem, nie bardzo się szoszę. Why do you want to cross? Number one. Yeah. To start a new life. No. No to w sumie, to have a life. Kurde, pytałam my dad o to. Thinks I'm lucky to have a big house and go to a prep school, but I'm not. Believe me. Yeah, you could say that. Look. I'm gonna tell you something, okay? Maybe I shouldn't, but I feel like I can trust you. Wszyscy mi ufają. My father is the minister of oil. Oh, nie, no way. Keep it down. Did you kids say something? Just that you have a great band? Thanks. I feel better now that I've told someone. I wanted to tell this one kid, but we got kicked out of our campground before I could. Can you go back to thinking of me like you did before? O, cześć misia Natka. Dziękuję bardzo za rajda. Wielkie dzięki. Zacznij ich okradać, super. Hejka, hejka, Mister Oleju, ja tam wolno niszę. How did I think about you? As this exquisite being you're lucky to share oxygen with? Thanks. Hey, kids. Uh-oh. Good luck. Can I ask you something? Of course. I was wondering, would you say you're political? No. Not really. What about you? Someone who has opinions on the events in the country. Yeah. But you're leaving because Petria has problems. And please don't deny you are. Okay. You're an undercover agent? Jeff! An undercover agent. What?
I could be an undercover agent. Super. Anyway, because you are leaving, you two are political. Super. At least according to me. Cool, I guess. O Boże, zapytaj ją, czy z oleju, czy słonecznikowego. So since you are... Jeff! Almost done. What are you gonna do to change this place? Vote for a new president. Protest as much as we can. It could work. I'm not sure. The system might be broken. What's certain is that it's the youth who are going to make change happen. If it happens at all. Finally, we agree on something. I'm sorry to hear you say that. Nie, policja. Road control. You go over the speed limit? No. I mean, I don't think so. Super. Policja nas ściga. Każdy ucieka z kraju dlatego, że polityka. Niektórzy uciekają, bo mają milion innych powodów. Ale przypuszczam, że w tej grze to główny chyba powód to polityka. Everyone stay calm. Kids, let us do the talking. Of course. Road control, ma'am. License and registration. Happy to help however we can, sir. Sir? He's nothing but a road control zombie. It's a zombie. Be quiet. Those are your kids? No, sir. Just giving them a ride. I see. Ciekawe są te komentarze bohaterów. Rzeczywiście gra nastawiona na politykę. No. Znaczy ciężko powiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, bo będąc dyplomatycznym można sobie narobić problemów, a użycie przemocy spowoduje, że tak samo zareaguje władza, tak naprawdę nie ma żadnego wyjścia. No, to prawda. Dlatego polityka to bagno. O-o. Are you all right, son? You seem a little nervous. Nie, okay. You look like one of the kids on the missing posters. O nie. Well, just to be sure, I'll need to see your papers. What if we were to make a donation to road control, sir? O kurde. A donation. Mam $2. For a donation, I suppose I could look the other way. Thank you, officer. Wait, you're not really gonna pay this guy, are you? Mam $2? teraz się boję trochę. Czemu nie mamy papierów? Nie wiem. Pan weźmie te $2. Ale jak oni za nas zapłacą, to będą chcieli coś w zamian. It's people like you that are ruining this country. Excuse me? Oops. Quiet. Oh, come on! This turd in a uniform isn't gonna do anything! That's it! You're coming with me! What have you done, Zoe? Don't touch me, what pig! What do we do? I don't know! Oops. Stay in the car, boy. Do what he says. Oops. Help Zoe. You tried to help Zoe, okay? You, co nam z tego wyjdzie? It's not you I'm interested in. Co mi z tego wyszło? Gówno. Się z nim towarzyszy. Ej, ja w ogóle nie wiem, co się stało. No właśnie, czemu ona nie walczy? Jak ją wezmą Minara? Cześć, Void Change Me. Hejka. No cóż. Trochę mi nie pykło. Dobra, jeszcze chwilkę pogramy i myślę, że będziemy kończyć, bo już jest późno. By fajna dziewczyna tym chodzi. No właśnie, ciekawa. Smile.
Nie, on tam padł gdzieś z wycieńczenia. What do we have here? O Boże. Jakiś napakowany koleś. Let's take him in. O nie. Chyba mnie złapali. Chyba nie dojadę do tej granicy tym kolesie. You've been arrested. O nie. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. To była krótka wyprawa. Others are only beginning. O nie, nie dotarłam. Biedna postać. Fajne zakończenie. Sobie pograłaś, no. Dobra, to chyba w takim razie skończymy tutaj. Myślałam, że jeszcze będziemy mieli kawałek, ale to skoro umarłam po drodze i trafiłam do więzienia, to epizod trzeci zagramy chyba kiedy indziej. Ale gra się świetnie. Nawet ten wątek polityczny, znaczy myślałam, że będzie trochę męczący i w ogóle, ale jest w miarę spoko. I fajne są te elementy, które się pojawiają, te fragmenty z różnych dróg, różne postaci i tak dalej. Fajnie to wygląda. Stamina ci się skończyła. To nie. I nie pogramy, no. A tak komentowaliśmy, jak to pierwszy epizod poszedł nam coś za szybko. No, chyba ten pierwszy epizod był takim, wiecie, na zachętę, nie? A potem to już... Ciężko. Cieszę się, że wam się podoba. Dobrze, to teraz zrobimy jeszcze rajdzika. Wyjdę stąd. O, już dostałam. Tam 3 osiągnięcia dostałam. Dobrze. Theograph Hunt. Dobrze, także dziękuję wam bardzo za to, że byliście i usłyszymy się jutro na kolejnym live'iku, także trzymajcie się cieplutko, dobrej nocy i do usłyszenia. Pa!